Zdrowia, szczególnie dla normalnych. No, jeżeli tak się zastanowić, co się dzieje z sytuacją medyczną dzisiaj w Ameryce, no to można powiedzieć, że centralizacja komunistów od lat 1980-90 no, osiąga swój cel. Subskrybujesz? Dziękuję bardzo. Polecasz? Dziękuję jeszcze bardziej. Nie subskrybujesz? Tu jest strzałeczka do subskrypcji, dzwoneczek dzyń o codziennych powiadomieniach. Polecaj, gdzie możesz. W 1983 roku 3/4 lekarzy no to miało swoje gabinety lekarskie, przyjmowali, mieli swoje biura. Ludzie znali swoich lekarzy, to byli lokalni lekarze. No to mniej więcej tradycja taka 50-100 lat wcześniej lekarza wiejskiego, gdzie tam ten farmer, rolnik przynosił tam kobiałkę jajek i go leczyli. No ale to wszystko było lokalnie. To było lokalnie, nawet w miastach było, wśród tych dzielnic to były jakieś takie kręgi, że ludzie przychodzili z najbliższych 5, 6, 10 ulic. No jeżeli był potrzebny specjalista, no to tam jechali kilometr, 2 kilometry, czy tam 5 mil i tak dalej, i tak dalej. No oczywiście były szpitale mniejsze i większe, poważniejsze i mniej poważne, ale to wszystko jakoś tak działało lokalnie, jakoś było to zorganizowane, że wszyscy znali, lekarze znali swoich pacjentów, pacjenci znali swoich lekarzy, no ale to zostało przez ostatnie 30-40 lat zlikwidowane. W imię czego? No w imię większej efektywności, w poprawienia warunków zdrowotnych, życiowych i tak dalej. No długoterminowo to okazuje się, że to wcale nie pomogło. Ludzie nie żyją dłużej, ludzie nie chorują mniej. No jest jakiś tam postęp medyczny i tak dalej, no ale nie jest to spowodowane to, że są potężne molochy, biurokratyczne molochy, tak jak uniwersytety w Ameryce, teraz 60% pracowników na uniwersytetach, no to jest biurokracja po prostu, która zżera, decyduje to, co profesorowie mają nauczać, biurokracja decyduje o wszystkim, o stopniach, o tym, kto jest przyjmowany na studia, co student jest uczony, i w szpitalach jest to samo. W szpitalach biurokracja tłumaczy, kto ma być przyjmowany, kto ma ile godzin pracować, kto ma być leczony, kto ma nie być leczony, jakie lekarstwa dawać, na czym oszczędzać. Także biurokracja państwowa, można powiedzieć, czy tam grupowa, no ale państwowa, taka komunistyczna, socjalistyczna. Te jednostki, lekarze sami w sobie, no to mają ten autorytet, to są wykształceni, żeby podejmować decyzje. Lekarz, no to jest powołanie, to jest zawód, ale to jest w zasadzie powołanie, to jest oddanie się temu wszystkiemu. I lekarz z natury nie powinien być podwładnym, nie może być sługą wykonującym rozkazy, a teraz właśnie to wszystko w ten sposób się zamieniło. Badania wśród właśnie lekarzy, no to pokazują, i to z zeszłego roku badania, no to pokazują, że 12% lekarzy pozamykało. Pandemia jest to, co też wybiła dużo, zmieniła dramatycznie życie w Ameryce. 12% zamknęło się, albo planuje zamknąć. 60% zgadza się z tym, że to będą radykalne zmiany w ilości tych gabinetów niezależnych lekarzy. Połowa się zgadzała z tym, że po prostu szpitale zagarną wszystkie te możliwe, to co jeszcze zostało. W 2019 roku mniej niż połowa, 48% gabinetów była w rękach prywatnych, porównując do 83 roku 3/4, no to jest dramatyczna różnica.
szpitale wykupywały te wszystkie prywatne praktyki, robili konsolidację. Mniej niż połowa lekarzy pracuje prywatnie dla siebie, niezależnie. Także to jest problem tak samo dla pacjentów, tak? Którzy szukają jakiegoś bliższego kontaktu z lekarzem bez bycia zmuszanym do pójścia do potężnej instytucji szpitalnej. Także jest zabieranie niezależności. W Anglii to widać, w Polsce tak samo to widać. W Anglii ta biurokracja zaciska tą pięść na tym wszystkim, te wszystkie rozdzielanie, kto, gdzie, jak i kiedy ma być leczony. To jest po prostu centralizacja. No i teraz następuje jeszcze większa centralizacja. No i ci lekarze są ogłupiani po prostu tą propagandą komunalną, socjalistyczną, wspólną i tak dalej, ale to jest jeden wielki kołchoz. No i zabija tego ducha niezależności lekarza. Prywatna grupa lekarzy czy lekarza może otworzyć jakiś swój nowy wydział czy nową klinikę bez tego, że w szpitalu będzie 20 różnych komisji, 15 dyrektorów ma coś do powiedzenia i tak dalej. To przesunięcie z tych małych budynków, z małych gabinetów do potężnych miejsc, to jest problem też z kongresem. Kongres zadecydował o Medicare. Medicare leczenie dla emerytów, bo w Ameryce jak się pracuje, trzeba przepracować co najmniej 10 lat, czyli 40 kwartałów. Dla Meksykanów to jest tylko 5 lat z jakiegoś powodu, ale normalnie to trzeba pracować 10 lat, 40 kwartałów trzeba mieć. Oni to dzielą na kwartały, nie na lata, żeby zacząć dostawać ten social security, czyli społeczne bezpieczeństwo. To jest emerytura. Każdemu państwo zabiera 7,5%, każda firma dodaje 7,5%, także 15% z pensji jest odkładane, czyli rok powiedzmy pracy, to jest 6 lat odkładania, to jest jeden rok. To jest na ten social security. No i oni płacą mniej więcej 60-70% tego, co było odkładane. A druga sprawa, to jest Medicare. Medicare, to jest opieka dla emerytów. Wczesna emerytura w Ameryce, to jest 62 lata, ale wtedy dostaje się tam 80%, jest zredukowana. I Medicare, czyli ta opieka społeczna, to i tak dopiero zaczyna się od 67 roku. Ale dlaczego o tym mówię? Dlatego o tym mówię, że ten Medicare, czyli rządowy program leczniczy, czyli państwowy, czyli regulowany, czy tam ustanawiany przez kongres, był bardzo nieprzyjazny w stosunku do prywatnych praktyk i prywatne praktyki. Pieniądze, które były dawane z budżetu zdrowotnego, czyli ten ZUS, w Polsce to się nazywa ten Zakład Usług Społecznych, to właśnie ten ZUS, to oni bardziej dawali pieniądze szpitalom i większym klinikom niż prywatnym praktykom. To właśnie powodowało, że ludzie się zamykali. Dlatego szpitale bardzo chętnie wykupywały te najróżniejsze praktyki.
szpitale dużo bardziej efektywniej mogą wysyłać rachunki do ZUS-u, można powiedzieć. No również jest to rozdzielenie pomiędzy pacjentem w szpitalu i poza szpitalem. No w każdym razie to bardziej działało dla dużych grup, dla tych wszystkich kołchozów. Medicare daje większe raty. Dla szpitale dostają większe raty. No tak samo jak cały ten ZUS w Ameryce, no to płacił więcej dla ludzi, którzy mieli COVID, także w zasadzie statystycznie to szpitale podawały, że 95% ludzi, co się znajdowali w szpitalu, to mieli COVID, no bo to była forsa, no to jest następne oszukaństwo, jakieś takie fałszywe pokazywanie, czy fałszowanie nawet, można powiedzieć, statystyki. Także szpitale mają tą administrację. No tak jak powiedziałem, na uniwersytetach 60% uniwersytetów, ludzi pracujących na uniwersytetach, to jest biurokracja. No i w szpitalach również. W szpitalach również to oni mają. Mają komputery, mają systemy, mają ludzi, mają pieniądze na to, także mogą wycisnąć nawet z pieniędzy podatnika więcej. Teraz te skomplikowane dane chorobowe czy zdrowotne, no to dużo tych kompanii właśnie pcha to w kierunku tej sztucznej inteligencji, to pcha w tym kierunku, żeby to wszystko komputer rozpatrywał, no ale to też wymaga taki indywidualny, niezależny lekarz, no to on nie ma czasu, żeby się bawić jakimi głupotami, czy bawić, no żeby być odpowiedzialny, żeby wprowadzać dane. On chce leczyć, no i dlatego ci ludzie się zamykają. Większość przez ostatnie 20, 30, 40 lat, ci naiwni lekarze, no to naprawdę myśleli, to oni celebrowali, oni klaskali to, że system odchodzi od tych małych, prywatnych praktyk. Wszyscy byli przekonani, zaślepieni, można powiedzieć. Zakładali, że potężne te, że te wielkie, potężne firmy będą bardziej efektywne, wydajne i tak dalej. No ale niestety nie jest to prawda. Dane pokazują, że jednak cała ta sytuacja, no to się pogorszyła. No ogólnie się pogorszyła pod względem opieki zdrowotnej, leczniczej, no i właśnie tak jak wspominałem wcześniej, śmiertelności. Także w tych szpitalach również, no to są te pomyłki, są makabryczne pomyłki, tam papiery są przekładane, elektronika jest przekładana, także bardzo często też prawnicy zaskarżają. No to było mniej spotykane w takich miejscach, gdzie lekarz znał bezpośrednio osobiście wszystkich swoich pacjentów. Biurokracja wykańcza tych małych lekarzy, ale lekarze niezależni są bardziej usatysfakcjonowani. Oni wolą tą własną praktykę. Tylko 13% z lekarzy się zgadzało, że wielkie, wielkie kołchozy medyczne poprawią całą tą sytuację. No teraz ostatnio Stowarzyszenie Lekarzy, jakieś nowe pokolenie chyba przyszło, albo oni widzą, co się dzieje, także zauważyli, że to jest problem. No i zaczynają proponować właśnie szczególnie z tym Medicare, z kongresem, żeby jednak te płatności były podobne, że powinny być od usługi, a nie od miejsca, gdzie te leczenie następuje. Także może lekarze z powrotem wrócą. Biurokratyczna, cała ta biurokracja, no to pokazuje, jakie to wszystko jest sztywne. Te
ta sztywność w czasie tego COVID-u, no nikt nic nie wie. W zasadzie planowali jakieś listy kontaktów. Teraz większość danych, no to ciągle mówią o Izraelu. Także to są te badania. To jest dosyć dziwaczne przy tej ilości chorych. No jedyne co, to tylko straszą. Straszą nowymi przypadkami, nowymi śmierciami, ale to też jest zawsze tylko zmarli z COVID-em, a nie przez COVID. Także biurokracja to jest makabryczna. No to nie jest ten co lekarz, co na linii frontu jest w gabinecie i przyjmuje tych lekarzy. Lekarze muszą mieć to poczucie tej ważności, poczucie tego, że spełniają jakiś taki społeczny obowiązek i że po prostu są dla ludzi, a nie rząd i suchy rząd i urzędnicy. Wtedy, kiedy powiedzmy podobieństwo również jest z Amazonem. Amazon, kiedy wciągnął się w sprzedawanie używanych książek. No w sumie to też było oszukaństwo, bo to jest Amazon, no to był jednym wielkim piratem, złodziejem, bo oni biorą 30% od tych książek brali. No zaczynali z używanymi książkami, a dzisiaj wiadomo, sprzedają wszystko. No ale to też nie sprzedają wszystko. Połowę z tych sprzedawanych rzeczy to są prywatni właściciele, którym jest zabierane 1/3. No i właśnie podobnie z tym wszystkim, z lekarzami, to się stało. To, że ta konsolidacja medyczna nie spowodowała, że lecznictwo jest tańsze albo łatwiejsze, albo przyjemniejsze. No, ale teraz jest łatwiej. Łatwiej rządom socjalistów, demokratów właśnie, żeby pchali w kierunku upaństwowienia. No bo to ostatnie 40 lat zabili indywidualnych, zabili. No zlikwidowali, czy likwidują nieustannie niezależnych lekarzy. No i wykształcili ich po prostu w robotników, w poddanych, którzy na linii produkcyjnej siedzą, biegają, patrzą się tylko na zegarek, muszą przelecieć przez trzech czy czterech pacjentów w ciągu godziny, no bo to wszystko idzie na akord szybko. Także nie jest lepiej. Centralizacja nikomu nie pomaga, wprost przeciwnie. Zdrowia dla normalnych, subskrybujesz, dziękuję bardzo. Polecasz, dziękuję jeszcze bardziej. Nie subskrybujesz, jest szajeczka do subskrypcji, dzwoneczek dzyń o codziennych powiadomieniach i do następnego, czasami zdemonetyzowanego filmiku. Zdrowia dla normalnych, przekaz dla konserwatystów. Dziękuję, że wierzycie. Bóg, honor, ojczyzna, czyli rodzina, uczciwość i tradycja. No, gdziekolwiek jesteście, wiecie na kogo głosować. Nie głosujcie na socjalistów, nie głosujcie na demokratów. Widać co się dzieje. No, nawet z medycyną. Medycyna właśnie, ten marsz przez instytucje, no to właśnie między innymi ten marsz przez prywatne gabinety lekarzy. To jest powolna likwidacja, powolne eliminowanie tych lokalnych związków. To wszystko jest planowanie centralne. No i to w tym kierunku komuniści chcą, żeby to wszystko było robione z Waszyngtonu, po prostu tak jak z Moskwy wszystko było rozkazywane do najmniejszej wioski, no to amerykańscy komuniści na dzień dzisiejszy, no właśnie to zrobili. Zrobili ze szkołami, zrobili z lecznictwem, zrobili ze wszystkim, z samochodami, zakazali wydobywania ropy i benzyny w Ameryce, a chcą budować samochody elektryczne z metalami rzadkimi z Chin, a Chiny mają 85%. Także komuniści po prostu to jest jedna banda oszołomów, to jest obłęd lewactwa amerykańskiego. Przekaz dla socjalistów amerykańskich, polskich, głosujących w Ameryce. No widzicie, co się dzieje. Popatrzcie się na swój system ten lekarski, co to było, co to mogło być, ile czekacie. No i jak to się zamieni wszystko w system, powiedzmy,
polski czy angielski, kiedy trzeba będzie czekać na niektóre badania czy operacje miesiącami. No bo to z reguły ta cała takie usprawnianie, no to w ten sposób to się zakończa. Zdrowia dla normalnych.